Cześć, Mateusz z tej strony, Animator z Pasją. Dzisiaj inspiruję książką, a nie zabawą i zachęcam do czytania książek o edukacji, książek o psychologii, pedagogice i rodzicielstwie. I dzisiaj zaczynamy pierwszy odcinek z tego cyklu. W każdym odcinku postaram się wybrać jedną książkę i wybrać z niej takich jakieś 5 przykładowych tematów, zagadnień, które mnie zainteresowały, którymi po prostu chcę się z wami podzielić. No ale książki, o których będę opowiadał, będę polecał, tak? I dzisiaj zaczynamy od pierwszej. Autor to jest Lawrence Cohen, a książka, tytuł to Rodzicielstwo przez zabawę. A więc nurt, w którym ja się bardzo dobrze czuję i w którym wydaje mi się, że mocno siedzę i w nim pracuję, zarówno jako tata, jako animator, czy jako nauczyciel. Ok, dla kogo będzie ta książka? A więc książka jest to amerykańskiego doktora psychologii, który właśnie specjalizuje się w prowadzeniu takich terapii rodzin w Ameryce, gdzie buduje właśnie, może nie naprawia, ale w jakiś sposób wspiera te rodziny, które mają w jakiś sposób problemy i poprzez taką rodzicielstwo, przez zabawę stara się im pomóc. Na pewno książka będzie dla wszystkich rodziców. Myślę, że też dla takich osób jak ja, które pracują z dziećmi, też dla opiekunek, które opiekują się dziećmi i dla osób, które może pracują w takich małych grupach, a zresztą nie tylko, większych pewnie też. Czego się z książki dowiemy? Czytamy na końcowej stronie, że dowiemy się, jak nauczyć dziecko rozumienia i wyrażania emocji, przełamać jego nieśmiałość, rozwiązać problem z zachowaniem, wzmocnić dziecięcą pewność siebie, pomóc rodzeństwu żyć w zgodzie. Myślę, że na pewno w tej książce takie tematy są poruszane, ale to też jest jakby, to nie jest jakby wiedza taka całościowa. Myślę, że można sięgać głębiej właśnie już zapoznając się z tym nurtem. I zaczynamy od pierwszego tematu. To będzie w rozdziale, gdzie mówimy wejdź w świat, autor nam mówi wejdź w świat dziecka, czyli jak należy się bawić. I to jest bardzo fajny przykład, podłoga, czyli dlaczego warto zejść na podłogę. No to tutaj autor oczywiście tłumaczy, że żeby być blisko dzieci, trzeba po prostu z nimi się bawić blisko, tak? Czyli jeżeli dziecko bawi się na podłodze, no my też wypadałoby, żebyśmy byli z nim na podłodze. Jeżeli bawimy się w berka, to może też warto, żebyśmy się bawili w berka. Gdyby coś tłumaczymy dzieciom i dzieci sobie siedzą, warto, żebyśmy też usiedli. Kiedy budujemy coś z dziećmi z klocków i dziecko siedzi przy stoliku, no warto, żebyśmy też siedli przy stoliku, żeby dziecko poczuło, że jesteśmy z nimi. Przechodzimy do kolejnego punktu. Napełnianie kubka potrzeb, jest to w rozdziale Zbuduj relacje. O relacjach na pewno też będę jeszcze dużo mówił. Natomiast kubek potrzeb to jest taki też... Mi się wydaje, że taka słynna metafora, tak, że każde dziecko, każdy człowiek ma kubek, który jest wypełniany w zależności o czym mówimy. W tym przypadku mówimy o takiej miłości rodzicielskiej, czyli jest napełniany tą miłością rodzicielską do pełna. No i dziecko takie, idąc w świat, pokonując jakieś przeszkody, jakieś trudności, jakby ta miłość z tego kubka ucieka i on będzie chciał, dziecko będzie chciało wrócić do nas i być blisko nas, aby znów poziom się podniósł do samej góry. Świetna metafora, też bardzo dobry rozdział właśnie o budowaniu relacji. Przechodzimy dalej. Podążaj za. I to już przechodzimy do chyba 9 aż rozdziału. I w tym 9 rozdziale autor pokazuje nam podążaj za dzieckiem. Pokazuje nam też, że rodzicielstwo przez zabawę balansuje między podążaniem za dzieckiem, a przyjmowaniem na siebie roli przewodnika. Czyli w tym przypadku też mówi nam, że nie tylko kreujemy zabawę, nie tylko jakby my jakby prowadzimy zabawę, ale też dajemy dzieciom się wykazać jakby w ich kreatywności, w ich zabawie, żeby one też nam pokazywały, jak się bawić i żebyśmy my podążali za nimi w tej zabawie. Często też dzieci wymyślają jakieś takie zabawy trudniejsze dla nich, gdzie muszą pokonywać jakiś swój strach, swoje emocje. No i warto, żebyśmy my właśnie byli ten troszeczkę za nimi, żeby w razie czego im pomóc. Ok, punkt 4, ważne tematy. Próbować przez zabawę pokazywać te ważne tematy, które należy omówić. Autor tutaj właśnie też mówił o jakichś konfliktach, że wtedy, jeżeli przejmiemy kontrolę i sami wymyślimy jakąś zabawę, która może pomóc rozwiązać konflikty, właśnie może pomóc dzieciom przez zabawę jak dotrzeć do jakiejś tam
ważnej informacji, która się pojawi w głowie, do jakichś wniosków, które pomogą właśnie w tym działaniu. I ostatnim to jest zostań wspaniałym towarzyszem zabaw, czyli jest to rozdział 15 już, naładuj własne baterie. No i tutaj autor wspomina nam też, że żeby dziecko dobrze się bawiło, jeżeli się bawimy z nim, no to my też musimy w tym momencie być szczęśliwi, a więc też musimy wierzyć, że ta zabawa, którą się bawimy, jest... znaczy po prostu robić to wtedy, kiedy my też mamy na to chęć, tak? Wiadomo, że mamy różne trudne sytuacje, różne obowiązki w domu i nie zawsze mamy czas się bawić, że czasem warto nawet troszkę zostawić tej przestrzeni dla siebie, powiedzieć, słuchaj, teraz nie mogę się bawić, bo robię coś tutaj i robię coś takiego, ale na pewno wkrótce znajdę na to czas i powiedzieć w jakim czasie, w jakim odstępie, żeby dziecko też wiedziało. Dobra, to było moje 5 takich tematów, które biorę z tej książki, ale zachęcam do przeczytania jej. I co, dziękuję Wam serdecznie. Jak jeżeli cykl ten Wam się spodoba i chcecie, żebym mówił o innych też książkach, w kolejnym odcinku będzie Jesper Juhl, to zostawcie kciuka w górę, napiszcie jakiś komentarz, może o swoich jakby książkach, a może o jakichś wnioskach od tego autora i zapraszam Was do innych też filmów, w których mówię o zabawach i pracy z dziećmi. Dzięki za dziś i do zobaczenia.